Ustawa, z której był pan tak dumny, że pielęgniarki dostaną podwyżki i pozostali pracownicy medyczni, trafiła do zamrażarki podkomisji, która będzie to procedowała teraz miesiącami. To samo zdarza się ze wszystkimi innymi obywatelskimi projektami, które trafiają do podkomisji i komisji i tam grzęzną. Dziękuję. Natomiast co do zamrażarek, cieszę się, że odnotował pan, że w gabinecie marszałka zamrażarki już nie ma. Przyjrzę się temu, jak dystrybucja sprzętu AGD wygląda w innych zakątkach Sejmu. Przyjrzę się temu, dlaczego w innych miejscach są małe zamrażarki, skoro wielka już wyjechała. Proszę być pewnym. Wniosek przeciwny pana posła Suchonia. Tak, w pierwszej kolejności powinien wytłumaczyć się, dlaczego nie może pan zebrać tych podpisów wśród swoich kolegów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy pan poseł, ja absolutnie to rozumiem, czyli kontynuujemy debatę na temat rozmiaru zamrażarek. Kto miał większą, kto miał mniejszą? Bardzo proszę. Dziękuję. Sprostowanie, ma pan 60 sekund. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Najbardziej otwartego Sejmu na całym świecie. Serdecznie dziękuję. Panie, więc szanowni państwo, proszę nie opowiadać, co było, bo miało być inaczej, a jest dużo gorzej niż było. Wstyd! Ojej. Taki akt przemocy wobec mównicy. A wy co mówicie, że Unia was teraz straszy karami i trzeba system licencji wprowadzać, licencje, które będą Ukraińcy wydawać? No czy wy jesteście poważni? Naprawdę, no to jest uderzanie w polskiego rolnika. Weźcie się w końcu za robotę. Ja wam zostawiłam kilkanaście projektów ustaw i rozporządzeń. Dziękuję. Żadnego bardzo, nie złożyliście. Weźcie się za robotę. Dziękuję i pomóżcie bardzo polskim rolnikom. W zeszłym roku było wypłacone 10 miliardów i pszenica kosztowała wtedy 1000 zł. Dziś kosztuje 700 zł i co? Donald Tusk jest na nartach, nie jest polskim rolnikiem. Gdzie jest? Wnoszę wniosek Dziękuję o odroczenie, bardzo, żeby wrócił Donald Tusk i zajął się polskim rolnictwem, bo polskie rolnictwo jest zabijane, a pomocy od polskiego rządu nie ma. I dzisiaj nie macie najmniejszego mandatu, żeby wypowiadać się na temat rolnictwa. Pani obiecała rolnikom 1 mld zł, tylko nie zagwarantowała ich pani w budżecie. Zapomniała pani o tym. I dzisiaj to wy odpowiadacie za tą całą sytuację w polskim rolnictwie, która jest. Każdy, kto dzieli w tym trudnym czasie naród, nie jest patriotą. Wy nie jesteście patriotami. Panie marszałku, proszę o ciszę, nie zagłuszajcie to... naprawdę, kiedy człowiek mówi. No trochę kultury, proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj doszło do sytuacji skandalicznej. Pan Michał Kołodziejczak dzwonił do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej. Mam na to screeny, mam na to dowody i zaczął ją zastraszać. Zaczął ją zastraszać. Mało tego, szanowni państwo, pan Michał Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej osiłków, silnych ludzi. Którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 miliony zasięgu. To jest skandal. Panie pośle, w jakim trybie? Jest... Sprostowania rozumiem. Kończymy to. To jest... Nie, to drodzy jest państwo. Kłamstwo. To jest kłamstwo i pomówienie. I może pan sobie kłamać. Panie pośle, prawdy nie zakłamiecie. Pan Jarosław Kaczyński, pan prezes Kaczyński 22 czerwca 2022 roku powiedział: ukraińskie zboże nam nie zagraża, nie bójmy się przywozu do Polski. Panie pośle, to wy odpowiadacie za to wszystko, co się stało. A pan za te pomówienia, które pan powiedział, spotkamy się w sądzie. Zapraszam. Panie pośle, nie, pani minister, pani minister, pani poseł, nie, nie ma... Nie, absolutnie nie. Nic nie szkodzi, pani poseł. Kończę ten wątek. Nie, nie ma pani prawa, bo go pani nie udzieliłem. Bardzo, bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce. Jeżeli rozumiem, natomiast to nie jest debata, to są wnioski formalne. Sprostowanie przysługuje w debacie. Za chwilę, jeżeli będą państwo potrzebowali przerwy w obradach i to dłuższej dla uspokojenia emocji, to tę przerwę zarządzę. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, żeby zajęła pani miejsce na sali. Chcę zabrać głos pani minister Paulina Henik-Kloska. Bardzo proszę, pani poseł. Panowie, poproszę o procedurę wykluczania posłów z obrad. Dziękuję. Panowie, rozpoczynam procedurę wykluczania was z obrad Sejmu. Nie jesteśmy w przedszkolu i nie będę ustalał, kto zaczął, bo nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. Jeżeli pojawiają się
Jeżeli pojawiają się, proszę zająć miejsce. Jeżeli pojawiają się, nie, panie pośle, zapraszam na miejsce. Tak? Ja myślę, że powinien pan, absolutnie, jeżeli był pan świadkiem takiej rzeczy, powinien pan ją złożyć na piśmie. Pan poseł Kołodziejczak czuje się pomówiony i powinien zareagować tak samo wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej. Ten wniosek przez komisję powinien zostać rozpatrzony pilnie, żeby takich spraw między nami nie było. Przepraszam, pani poseł Kwiecie, nie usłyszałem. Dobrze, można złożyć do Komisji Etyki Poselskiej, można złożyć do prokuratury, ale sala sejmowa nie będzie miejscem ani szarpani, ani bujek, ani wyrzekania sobie, bo to nie jest Fight Club, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji! Przepraszam. Nie ma takiego trybu, pani poseł, jak ważna sprawa w regulaminie Sejmu. Tak, jak jest debata, to wtedy to jest miejsce załatwiania ważnych spraw. Panie pośle. Ale oczywiście, a ja panu chętnie odpowiem. Jeżeli pan premier wprowadził opinię publiczną w błąd, pana zdaniem, to są media społecznościowe, w których można się do tego odnieść. Jest wiele innych miejsc, można zwołać konferencję prasową w tej sprawie, ale jeżeli w każdej sytuacji, w której ktoś z państwa twierdziłby, że powiedziana z tej mównicy została nieprawda, prostowałby ją z tej mównicy natychmiast po tym, spędzalibyśmy w tej wspaniałej izbie 24 godziny przez 365 dni w roku. Nie jest to miejsce uprawiania publicystyki, a stanowienia prawa. Tak. I premier, wicepremier korzysta ze swojego prawa. Państwo mają swoje prawa. W tej chwili nie macie państwo prawa do zajmowania stanowiska, ponieważ nie ma dyskusji. Mam nadzieję, że pójdziecie po rozum do głowy i zagłosujecie za odrzuceniem tych poprawek. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zastanawiam się, kogo z takim oddaniem filmuje teraz pan poseł Kaleta. Tak tylko pytam, bo może dzieje się coś, o czym powinienem wiedzieć. Ale jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Panie pośle Tumanowicz, albo przestanie pan krzyczeć, albo zaczynamy wykluczanie. Chce pan spróbować tej procedury? Poproszę o procedurę wykluczania posła z obrad. Tak? Panie pośle Tumanowicz, zechce pan zakończyć wystąpienie? Dziękuję. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem? Czy zechce pan zakończyć wystąpienie z ław poselskich? Dobrze, że pan chciał zabrać głos, a ja go panu nie udzieliłem. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku...